Jesteśmy w IKEA. Jedziemy zobaczyć co? Biurko elektryczne, tak. I jakąś kanapę i ewentualnie jakieś dodatki, pierdółki i tak dalej. Do łazienki w sensie takie. Takiego potrzebne, nie takie pierdoły, tak, tylko takie pierdółki potrzebne. W sensie takim, szczotka do kibla, mydelniczka i te sprawy. W ogóle tutaj jest bardzo dużo sklepów, takich w sumie niekiepskich, bo jest Black Red White, jest Jula, jest Comfort, także zobaczymy. Wszyscy nam polecają kanapy z IKEA, dlatego oczywiście na pierwszy rzut idziemy do IKEA. No ta jest ekstra, no tylko nie jest najtańsza. Ale mega spoko i tak samo fajne jest to. Ten zagłówek jest bardzo spoko. To jest taka poduszeczka, super. Tutaj słuchajcie, kolejny narożnik, ale wydaje nam się taki wizualnie mocno pospolity. I w ogóle Andrzej znalazł tam kolejny, ale ja już wiem, że będę dyskredytowała wszystkie te kanapy, bo mi się strasznie spodobała ta beżowa tam, którą przed chwilą widzieliście. Jest zajebista, tylko trochę droga, bo kosztuje chyba 5,5 tysiąca w tym zestawie, ale jest przepiękna i bardzo wygodna. No ale dobra, przetestujmy tą, którą testował Andrzej. Przyjechaliśmy oglądać kanapy i biurka. Andrzeju, co właśnie udokumentowałeś? Stolik kawowy, super jest. Andrzejowi się podoba to czarne szkło. Wygląda to pięknie, ale jak będzie z utrzymaniem czystości? Rzucił mi się w oczy, słuchajcie, stół. Kosztuje 2000 i jest rozkładany. Z takich, widzicie? Kostek się składa. Ale bardzo ładny. I ma fajne czarne nogi. Oglądamy, słuchajcie, biurka i chcielibyśmy, żeby biurka miały tą funkcję taką, że jeżdżą sobie góra-dół. No i to jest fajne biurko, ale działa na korbkę. Czy będzie chciało nam się tak robić? Nie. Chyba wolałabym, żeby chodziło na guzik. Stawiam obok tym wkrytarku. No. A ten obok? To też jest, to jest zwykłe biurko, czy to jest biurko, które to działa na prunda? Chyba zwykłe. Zwykłe? Tak mi się wydaje. No. Okej, okay, dobra. To szukamy biurka elektrycznego, ale tak? Ale krzesełko. Twarde, fajne, złe? O co chodzi? Jakie? Jakby miał się przewrócić, bo się nie zapadał, nie? Byłby fajnie, ale nie wiem, czy mógłbym na takim pracować. Na chwilę spoko. Krzesło mamy póki co. Znaleźliśmy takie fajne małe biurko, ale niestety nie działa, w sensie jest ręczne. A tutaj jest takie na guziki. I to już jest fajna opcja. To prawda, nie ma takich zapamiętanych ustawień, tylko trzeba trzymać, ale to chyba nie jest jakiś... To chyba żadna różnica, Andrzeju. I tak sobie ustawiasz tak, jak chcesz. I na maksa to można... O! Tak fajnie można zapisać, nie? No. Dla ciebie to pewnie nawet za wysoko. No tak, dla mnie na pewno. No ale spoko, bo wciskacie guziki i jeździ sobie góra-dół. Mega spoko opcja. Jakby co, to jest Rodulf. Nie mylić z Rudolfem, kosztuje 1500 zł. Tutaj jest, słuchajcie, biurko, tylko ono jest takie, wiecie, jakby ala gamingowe, więc świeci się jak psu jajca różnymi kolorami. Tak się nazywa, jakby ktoś był ciekawy. Z ciekawych funkcji, no to też działa na guziki i możecie sobie zapamiętać pozycję, nie? Czyli dwójka to będzie Andrzej, nie wiem, trójka to będę ja na siedząco, czwórka to ja na stojąco, tak? I spoko, bo ona się podnosi do zapamiętanych ustawień. No ale chyba wystarczą mi same takie guziki. To jeszcze wam powiem, tak jak stoję przy tym, to akurat jest to konkretne biurko, ten model Backhand, ale modele są różne, nie zmienia to faktu, że wszystkie mają raczej duże blaty. Więc obawiam się, że będziemy musieli zrezygnować z zakupu biurka w IKEA, prawda? I kupimy sobie nóżki i blat oddzielnie, bo chcielibyśmy, żeby ono było troszeczkę mniejsze. Byłoby optymalnie, gdyby było na przykład 120 na 60. Obczajaliśmy, słuchajcie, jednak tą toaletkę w wersji z fotelem biurowym. I to jest do zrobienia, przy moim wzroście oczywiście. I tak się składa, że to ma 120 cm szerokości, czyli tyle, ile ma nasze okno, a ja bym sobie to postawiła w sypialni, więc możliwe, że Andrzejowi zrobimy biurko, które jeździ góra-dół, bo ja mam takie w pracy i nie korzystam z tej funkcji. No, a ja bym sobie zrobiła taką toaletkę. Tutaj wszystkie te moje szpargały mogłabym sobie poukładać.
Przebrnęliśmy już przez sklep, jesteśmy po zakupach. Kupiliśmy tylko takie pierdółki, ale o wszystkim opowiemy wam już w mieszkaniu. A teraz oczywiście przyszliśmy na obiadek. Zaraz wam pokażę, co takiego mamy. Oboje wzięliśmy zestaw z defolajem i jeszcze wzięłam dla nas na spółę do spróbowania coś takiego i coś takiego. To jest coś serowego, a to coś warzywnego. Medalion warzywny i kieszonka serowa chyba. A Andrzej ma torcik i do tego sosik waniliowy, także jedziemy. Nie można frytków, jakby ktoś się zastanawiał. Nie powinnam ich jeść, no ale życie. Słuchajcie, przyszliśmy do Black Red White i wybór tutaj jest ogromny, zresztą jak widać na załączonym obrazku. Jeden narożnik z wejścia, przy wejściu nam się nawet podobał, to jak będziemy wychodzić, to go wam nagram. Ogólnie rzecz biorąc, wrażenia z siedzenia są takie, że w dalszym ciągu naszym pierwszym wyborem byłaby ta IKEA, prawda? Chyba tak. IKEA ma coś w tym sobie, że wygląda tak, jakby była taka mega przytulna i taka domowa, nie? Tak, to samo powiedziała mama. Jak wysłałam mamie, to też stwierdziła, że właśnie ta kanapa z IKEA sprawiała takie poczucie przytulności. Andrzej, słuchajcie, chodzi i się krzywi, bo na czym nie usiądzie, to jest twarde. A chcielibyśmy mieć w salonie coś takiego miękkiego, w czym się możemy zatopić, zapadniemy się w tym i będziemy sobie oglądać milutęńko telewizję. Obczajemy przy okazji wszystko inne, co tu jest. I spodobał mi się ten stół. I słuchajcie, jest turbo tani. Ale niestety ta noga, która mi się tak podoba, jest bardzo niewygodna, bo się w to wali kolanami. Pokażesz, zademonstrujesz. Andrzej znalazł, słuchajcie, kolejny stół, 1800 zł, gdyby ktoś był zainteresowany. Tak fajnie się rozkłada, ale mi się bardzo podobają te skrzyżowane nogi. Tylko zobaczcie, to jest tak, że macie ten krzyżyk i osobno jakby te dwie nóżki. No, więc to nie wygląda tak fajnie. Jakby był sam krzyż, to byłoby fajniej. To jest, słuchajcie, taki stół, który ma podobne nogi jak ten z IKEA. Nawet powiedziałabym, że tą środkową ma ładniejszą. I on już kosztuje 2000. Też jest składany. Na pewno, nie? Tak, stół Borys, widać, że się składa. I w sumie duży jest po rozłożeniu 2,5 metra. No. Czyli pewnie dwa. No, zresztą widać, że chyba dwa takie fragmenty mogą dojść. Nie, jeden. Jeden? Mhm. Czyli to już jest 2,5? No. Okej. Okay. Ale bardzo ładny. To jest już 2,5 metra? Może. No powaga. No nie, to nie jest. Czyli pewnie jeszcze jedno jest ukryte. Dobra, nie mam siły tego podnosić. Ale tak, a tutaj słuchajcie, z przodu jest ta kanapa, która nam się spodobała. I zobaczymy sobie w mieszkaniu, jak wymiarowo nam się mieści IKEA. Bo jeżeli okaże się, że za duża, to uważam, że to jest propozycja do rozważenia. No. I słuchajcie, jest... I spoko jest to, że tutaj nie będą ci się walały poduszki. No. I jest dwa razy tańsza niż IKEA. Kosztuje połowę tego, co kanapa z IKEA. Ej, propsuję. Strony pewnie można zamienić, nie? Tak sądzę. Żeby, wiecie, bo my byśmy wydali, żeby ten szezlong był po drugiej stronie. Ale bardzo fajna. Wróciliśmy, słuchajcie, jeszcze do sklepu Vox, żeby pokazać wam kanapę, która też nam się spodobała. Tak wygląda. Obicie, oczywiście, jakby są meble tapicerowane, kolor obicia możecie sobie wybrać, jakby skustomować. I to jest etykieta tego narożnika. Ale jest bardzo ładne. Andrzej? A teraz jakbyś miał wybrać, to wybrałbyś ten z IKEA, czy ten z Black Red White? Znaczy, tak jak na pierwszy, to mi się najbardziej podobała ta z IKEA, ale teraz bym chyba wybrał IKEA albo BRW. Okej. Okay. Słuchajcie, można powiedzieć, że noc nas została w tych Jankach. Przyjechaliśmy tu o 14, jest 17.30, ale oblecieliśmy IKEA, byliśmy w komforcie, ale tam nie mają mebli, ale obczailiśmy sobie drzwi, z tym, że ceny były po prostu tak kosmiczne, że byliśmy w Voxie, byliśmy w
chyba Black Red White i coś jeszcze tu było. Living Room, o, tak się nazywa ten sklep. Sklep Living Room miał bardzo fajne kanapy do takich, powiedziałabym, dużych przestrzeni, takich, tak jak wiecie, macie amerykańskie takie wielkie salony, to w tym Living Roomie na pewno znajdziecie ekstra kanapy, ale ceny też były ekstra, nie? Bo najtańsza kanapa, która nam się podobała, kosztowała 10 tysięcy złotych. Także iście luksusowo. Ale fajnie, bo mamy już rozeznanie w terenie takie i jakby... Tak, 150 naprawdę to w sumie mogę powiedzieć, że my już mamy swoje typy. Bo po obejrzeniu wszystkich tych rzeczy stwierdziliśmy, że naszym wyborem numer jeden jest IKEA. Pozostaje, bo ona ma takie, sprawia takie poczucie, daje takie poczucie, że jest taka ciepła, domowa, nie wiem jak to powiedzieć, taka przytulna się wydaje przestrzeń z tą IKEA. Tutaj Andrzejku i na Rondo. A drugi w kolejności byłoby chyba jednak ta Black Red White. Kanapa z Voxa jest bardzo ładna, ale jest też droga. I chyba to już jest taki próg cenowy, który za 100 metrów bolałby mnie w serduszko. Skręć w lewo. Przede wszystkim chodzi o wymiar, więc zobaczymy. Jeżeli się okaże, że kanapa z IKEA nam się mieści do mieszkania, to pewnie postawimy na nią. A jeżeli się okaże, że jest ciut za duża, no to wtedy właśnie świetnym rozwiązaniem będzie ta z Black Red White. No. Jedziemy do domu, spakujemy kolejne rzeczy. Jeszcze czeka nas dzisiaj podróż do Leroy Merlin. Yeah! Ubieram. My słuchajcie, za każdym razem jak tu przyjeżdżamy z jakiegoś powodu, mamy coś do zrobienia, to przywozimy kolejne kartony i jak możecie zauważyć, ich tu przybywa. A tu bym chciała wam pokazać rzeczy z IKEA, które kupiliśmy. Andrzej, pomożesz mi? Kupiliśmy trzy rzeczy na krzyż, słuchajcie, bo no bo jechaliśmy tam się na razie po prostu porozglądać. A kupiliśmy o, coś takiego i coś takiego. Chyba pasuje. Bo mieliśmy dylemat, jakie rzeczy właśnie kupić na, do łazienki. Bo wcześniej koncepcja miała być taka, że ta łazienka jest biało-czarna, no ale ona finalnie taka nie jest i doszliśmy do wniosku, że jednak czarne elementy pojedyncze nie będą nam tu pasować. I zastanawialiśmy się, co będzie lepiej wyglądało. Kupiliśmy dwa i chyba wybór Andrzeja. W sumie oba to są wybory Andrzeja. Nie, drugie pasuje jeszcze. Oba pasują, ale ten mi się chyba bardziej podoba. Z rzeczy fajnych mamy jeszcze haczyki niewymagające wiercenia, one są na przystawkę. Spoko wybór dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, co tak naprawdę chcą. I tak samo do podprysznic, taka półeczka na jakieś kosmetyki. Nie wiem, czy z nami zostanie, bo ona ma takie większe te cuśki, nie są chromowane. Ale to jest bezpieczny wybór, nie trzeba wiercić, więc na początek będzie spoko. Tak, i jeszcze kupiliśmy taką beznadziejną szczotkę do kibla, ale to właśnie dlatego, że nie wiedzieliśmy, czy kupić wszystkie rzeczy od tego zestawu, no bo wiadomo, no on już nie jest taki jakby najtańszy. Ile to kosztowało? Tu nie ma cen? Nie ma. No, chyba właśnie tak jak Andrzej mówi, chyba z dwie dyszki, czy coś takiego, więc stwierdziliśmy, że nie kupujemy w ciemno, kupiliśmy taką tanią, beznadziejną szczotkę za piątaka. W razie W, żeby tu póki co stała, a jak pojedziemy następnym razem do IKEA, to kupimy kolejne rzeczy od tego takiego szaro-brązowego kompletu, bo wydaje mi się, że będzie tu pasował. Wracam do was, a w zasadzie przychodzę z przyszłości. Trochę tu wiercą, więc jak zaczną, to sorry. Życie w nowym bloku. Tak to mniej więcej wygląda. Mam dla was kilka update'ów. Pierwszy jest taki chyba najbardziej widoczny, że pojawiło się tu biurko. Biurko, które pojawiło się wcześniej w filmie, czyli to z takim szklanym platem, jednak tu nie wchodzi. Na projekcie ta wnęka miała 121 cm, realnie ma ich 115, a to biurko ma 105 cm, jeżeli chodzi o szerokość blatu. Jest to model Alex, on ma tutaj takie dwie szufladki. Ja już widzicie, zrobiłam tu królestwo dla moich gąbek, pędzli i innych takich rzeczy. Jeszcze się tu układam, nie ma tu wszystkiego, ale to będzie biurko, które będzie mi służyło raz, że do pracy, a dwa będzie moim stanowiskiem do makijażu. Jak widzicie, o Andrzeju, co to za ryby. Jak widzicie, obczajamy też sofę, tą właśnie Wimlę, dlatego że zmierzyliśmy sobie już mieszkanie. Wiemy, że ta sofa nam wejdzie, ona na szerokość z szezlongiem ma 271 cm, więc będzie naprawdę spoko. Problem jest taki, że jak już na nią zdecydowaliśmy, to co? To jest niedostępne, trzeba czekać. Jutro będę znowu dzwonić
zadzwonić do IKEA, tak mnie poinstruował pan z infolinii, dlatego że oni widzą jakby dostawy na 7 dni do przodu, tak z dokładnością co do dnia. Gdzieś tam na targówku ma się ten szezlong pojawić, bo jego nam brakuje, także czekamy. Czatujemy, póki co żyjemy bez kanapy. I z takich ikeowych jeszcze update'ów pojawił się u nas jeszcze wieszak. Za chwilę go wam pokażę. I kolejna rzecz, która się tu pojawiła, to jest ten wieszak, to jest jego najbardziej podstawowa wersja, kosztuje 4 dyszki. Brakowało nam takiego miejsca, żeby, wiecie, odstawić kurtki, płaszcze, jak wracamy do domu. Także, co prawda, szafa ma być za około chyba 2 albo 3 tygodnie, ale stwierdziliśmy, że nie ma co. I kupiliśmy, słuchajcie, nagrywam to już nie wiem który raz, bo ciągle wiercą. Nie robią przerwy, po prostu niestrudzeni są ci fachowcy, bardzo pracowici. Nie wyobrażam sobie, jak będę nagrywała filmy przez najbliższe tygodnie. W takich warunkach będzie wesoło. No ale dobra, podejdę bliżej może, żeby mieć pewność, że mnie słyszycie. Dokupiliśmy też te pierdółki, takie typowo łazienkowe, typu szczota do kibla. To coś na mydełko w kostce, nie było kubków na szczotki. Ale mają się pojawić w sprzedaży już niedługo, także dokupimy, jak tylko będziemy mieli okazję albo po prostu ochotę jechać na dwoleja. To przy okazji zrobimy też małe zakupy. Teraz już wam, myślę, że na ten moment to byłoby już wszystko, także bardzo wam dziękuję. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, komentarz, subskrypcję. W komentarzu dajcie znać, czy może którąś z tych opcji kanapowych, którą rozważaliśmy, macie u siebie w domu, albo może jest jakiś inny model, który bardzo polecacie, a który nam wziął i umknął. Czekam na wasze opinie, na wasze ewentualne sugestie. Bardzo wam dziękuję i do zobaczenia w kolejnym filmie.